dzisiaj porozmawiamy o rybach. Jaką rybę wybrać? Dlaczego? Czy warto? Święta na naszych stołach zwykle gości jakaś ryba. Najczęściej jest to karp, ale może być też to łosoś, może być też to tuńczyk, może być też to śledź, może to też być karp już był. Więc z tych wszystkich ryb warto wybrać taką rybę, która będzie nie rybą drapieżną, raczej rybą małą, rybą krótko żyjącą. W takich rybach jest najmniej ciężkich metali i one są najlepsze do spożywania przez nas, ale oczywiście okazjonalnie możemy sobie pozwolić na jakąś taką większą rybę, chociaż raczej reki na to Ja zachęcam też do tego, żeby wybierać jednak, nie kupować żywych ryb. Ja nie wiem, czy dużo osób jeszcze kupuje żywe ryby, ale nie kupujcie żywych ryb. Kupcie już gotowe filety. Nie ma co męczyć tych biednych ryb w tych wielkich supermarketowych kadziach. Więc ja zachęcam do tego, żeby to jednak były filety, jeżeli już kupujecie rybę jakąkolwiek. No i też przy okazji tych ryb chciałam zobaczyć, czy ich spożycie w ogóle jest istotne, bo dzięki temu, że my spożywamy rybę, w naszym mleku jest chociażby DHA, ale to DHA można też jeść z alg morskich, można je suplementować właśnie suplementami, które zawierają DHA pochodzenia roślinnego, czyli właśnie z morskich roślin, więc ja zachęcam, żeby jednak sięgać pod ryby, ale też z rozsądkiem. Możemy jeść i smażoną rybę, i pieczoną rybę, i w galarecie, i śledzie możemy jeść, i w śmietanie, i w papryce, i w pomidorach, jakkolwiek lubimy, nawet i w musztardzie. W jednym z moich poprzednich wpisów mówiłam o musztardzie chrzanie, także możecie wrócić do tego wpisów, vlogów, możecie wrócić do tego nagrania i przeczytać sobie, co tam o tych ostrych przyprawach mówiłam. Możecie też spokojnie sięgać po owoce morza wszelkiego rodzaju, krewetki, ośmiorniczki, małże. I tak możecie jeść te rzeczy wędzone, możecie jeść te rzeczy na surowo, jeżeli lubicie. Możecie też jeść te ryby w sushi, także jak najbardziej ryba w święta jest dozwolona i ja zachęcam, żeby po nią sięgać. Nie ma co sobie jej odmawiać.